Niemal w samo południe dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. W wieku zaledwie 54 lat odszedł Krzysztof Banaszek. Był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów dubbingowych. Grywał też w znanych serialach. Widzowie pokochali go za rolę w produkcjach takich jak Prawo Agaty oraz Na dobre i na złe. Doniesienia o jego śmierci potwierdził związek polskich aktorów. Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość. Odszedł Krzysztof Banaszek. Wieloletni członek ZZAP oraz członek zarządu Głównego ZAP w kilku kadencjach przekazał w mediach społecznościowych Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Odejście aktora zasmuciło między innymi Tomasza Karolaka. Aktor opublikował w sieci wymowny wpis. Być może nie wszyscy pamiętają, ale Krzysztof Banaszek grał w serialu 39.5, który przyniósł sławę Karolakowi. Tomasz grał w produkcji główną rolę, a Krzysztof jego przyjaciela Korbę. Kiedy Karolak usłyszał o śmierci kolegi po fachu, od razu pożegnał go w sieci. Umieścił na Instagramie czarno, białe zdjęcie z banaszykiem z planu 39,5 i dodał krótki opis. Odszedł Krzysiek-Banaszczyk. Korba 39,5, napisał Karolak na Insa Stories. Karolak nie jest jedyną osobą, która oddała cześć banaszykowi. Pożegnał go też Związek Zawodowy Twórców dabingu. To nieodżałowana strata i ogromny cios w serce dla całej związkowej, dabingowej i lektorskiej społeczności. Ciężko będzie się z tym pogodzić. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Czytamy w oświadczeniu związku w mediach społecznościowych. Zobacz też, kolejne smutne wieści z brytyjskiego dworu. Rodzina królewska pogrążona w głębokiej żałobie. Wielki cios dla fanów kawalera do wzięcia. W wieku zaledwie 31 lat zmarła gwiazda, szą niemal w samo południe dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. W wieku zaledwie 54 lat odszedł Krzysztof Banaszek, był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów dubbingowych. Prawo Agaty na dobre i na złe Tomasza Karolaka Krzysztof Banaszek grał w serialu 39,5, który przyniósł sławę Karolakowi kiedy Karolak usłyszał o śmierci kolegi po fachu, od razu pożegnał go w sieci. Napisał Karolak na Insta Stories: Zobacz też, kolejne smutne wieści z brytyjskiego dworu. Rodzina królewska pogrążona w głębokiej żałobie wielki cios dla fanów kawalera do wzięcia. W wieku zaledwie 31 lat zmarła gwiazda show.